To jest scenariusz, który powstał grubo przed Cats Vegas. Oczywiście Cats Vava, tytuł jest jakoś tam komercyjnie pomocny, ale historia jest zupełnie inna pod każdym względem. To jest taka bardzo szalona komedia o przygodach czwórki przyjaciół w Warszawie. Wieczór kawalerski, wieczór panieński, te dwa wieczory się krzyżują, czyli to jest czwórka kolegów, ale również ich żony i dziewczyny. No, bardzo ekstremalne przygody, niegrzeczna komedia. W komediach najważniejsze są dialogi, bo nawet jak jest fajna akcja, ale jest sama akcja i brak jest dialogów, no to gdzieś ten film siada. Tutaj jest jednak dużo dialogów, dużo się dzieje. Nie porównywałbym do tego stricte do Cats Vegas, no bo to nie o to chodziło. To jest przetransponowane faktycznie na nasze realia, na nasze polskie realia i to się dzieje tak, jak u nas się dzieje. Cóż, no i właśnie mam mieć ślub. I wieczór kawalerski miał być bardzo spokojny, grzeczny. Dziewczyny idą szaleć do klubu, a my mieliśmy sobie posiedzieć, pograć w karty, nic nie pić. No ale oczywiście, jak to koledzy nie wytrzymują i nie dość, że zamawiają to, co trzeba, to jeszcze mi najgrzeczniejszemu dosypują troszeczkę środka pobudzającego. Także pierwszy raz w moim życiu znajduję się w jakimś stanie, którego nie do końca rozumiem. No i zaczynają się kłopoty.